technik lotniskowych służb operacyjnych. Technik lotniskowych służb operacyjnych jest nowoczesnym oraz wymagającym zawodem przyszłości, który stawia wyzwania i daje możliwość samorealizacji oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Specjaliści w tym zakresie są poszukiwani przez pracodawców, ceniących pracowników dobrze wykształconych i szybko reagujących na zmieniającą się rzeczywistość. Technik lotniskowych służb operacyjnych planuje przebieg procesu transportowego, posiada wiedzę na temat rodzajów portów i terminali lotniczych, a także elementów niniejszej infrastruktury. W swojej pracy stosuje zasady obsługi urządzeń eksploatowanych w portach lotniczych, odpowiednie programy komputerowe, normy i procedury branży lotniczej. Technik lotniskowych służb operacyjnych w swojej pracy posługuje się radiotelefonem, ciągnikiem samolotowym, ciągnikiem bagażowym, mobilnymi schodami samolotowymi, odladzarką oraz innymi urządzeniami. Technik lotniskowych służb operacyjnych w swojej pracy uwzględnia elementy infrastruktury portów lotniczych, warunki ich lokalizacji, zasady bezpiecznej eksploatacji portów i urządzeń na nich eksploatowanych, różne podmioty i statki powietrzne funkcjonujące na portach lotniczych wraz z ich oznakowaniem, napędem i tym podobne, a także zagrożenia, zasady bezpieczeństwa i przepisy prawa z powyższego zakresu. Zajmuję się zarządzaniem płytą podstawową statków powietrznych. Przed wkołowaniem statku powietrznego sprawdzam czystość na tej płycie, a następnie prowadzę statek powietrzny na stanowisko wyznaczone tak, aby bezpiecznie zakołował i zatrzymał się w danym miejscu. W momencie wprowadzenia samolotu jestem jakby dla pilota oczami jego, gdyż on nie widzi całego samolotu i ja wprowadzam samolot bezpiecznie, żeby nie zahaczył o żadną przeszkodę. No i on musi w pełni mi zaufać w momencie wprowadzenia samolotu, tak? W momencie wkołowywania na płytę. Pracujemy na zewnątrz, także stykamy się z różnymi warunkami atmosferycznymi. Także również mgła. Gdy jest mgła, no to wtedy jest szczególne bezpieczeństwo kładzione na to. Wtedy już bezpośrednio od skołowania samolotu z pasa startowego wprowadzamy samochodem samolot bezpiecznie na stanowisko i informujemy o tym wieży kontroli lotów, że samolot jest bezpiecznie na stanowisku zatrzymany. Technik lotniskowych służb operacyjnych posługuje się dokumentacją operacyjną, mapami i planami lotnisk, zna i stosuje zasady korzystania z infrastruktury portów lotniczych, a także zasady oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów. Samodzielnie korzysta z systemów informacji stosowanych w lotnictwie, potrafi dobrać środki łączności do przekazywania informacji, stosuje zasady planowania działań związanych z obsługą operacyjną portu. Technik lotniskowych służb operacyjnych posługuje się mapami lotniczymi, korzysta z urządzeń i systemów wspomagających służby żeglugi powietrznej, w tym systemów satelitarnych, z informacji meteorologicznych. Stosuje przepisy dotyczące eksploatacji płyt postojowych, dokumentację służb żeglugi powietrznej, potrafi pozyskać odpowiednie informacje dla służb żeglugi powietrznej, stosuje również zasady komunikacji lotniczej i naziemnej. Technik lotniskowych służb operacyjnych stosuje w swojej pracy procedury postępowania, określa priorytety działań podczas współpracy ze służbami żeglugi powietrznej, pozyskuje i przetwarza dane niezbędne do realizacji zadań służb żeglugi powietrznej, prowadzi korespondencję radiotelefoniczną, stosuje odpowiednie procedury alarmowania służb ratowniczych.
Technik lotniskowych służb operacyjnych stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po terenie portu lotniczego, zasady ochrony mienia portu lotniczego, potrafi przewidzieć skutki zagrożeń w porcie lotniczym oraz ocenić stopień zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych. Podejmuje działania zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa operacji lotniczych, powiadamia i alarmuje w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Technik lotniskowych służb operacyjnych planuje, koordynuje oraz przekazuje informacje dla kontrolera ruchu lotniczego, zapewnia ciągłość informacji powietrznej, pełni również nadzór nad bezpieczeństwem portu lotniczego oraz koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotniska. Posiada kwalifikacje do pozyskiwania i przekazywania informacji dotyczących ciągłości operacyjnej portu lotniczego, monitorowania jego stanu infrastruktury, prowadzenia działań operacyjnych, współdziałania dla bezpieczeństwa portu lotniczego. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych oraz zdanie egzaminu zawodowego z tej kwalifikacji daje możliwość uzyskania zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Aby zostać technikiem lotniskowych służb operacyjnych, należy zdać egzamin eksternistyczny zawodowy. W zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.